Zaczynamy od wyznaczenia wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego, który pierwszy wyraz jest równy minus 2, a różnica pierwiastek z 2. Korzystamy do tego celu z gotowego wzoru na n-ty wyraz postaci a1 plus n minus 1 razy r. Podstawiamy teraz do tego wzoru pod a1 znaną wartość, czyli minus 2. Dalej przepisujemy plus n minus 1 i pod r również podstawiamy znaną wartość, czyli pierwiastek z 2. Możemy jeszcze tutaj teraz wymnożyć ten nawias, otrzymując, że wzór naszego ciągu jest równy minus 2 plus pierwiastek z 2 razy n, czyli pierwiastek z 2 razy n, zapisujemy to po prostu w ten sposób, i jeszcze pierwiastek z 2 razy minus 1, czyli po prostu minus pierwiastek z 2. Przepiszmy jeszcze wzór naszego ciągu w taki sposób, aby na początku stało wyrażenie z n-em, czyli pierwiastek z 2 razy n, no a następnie liczby wolne, czyli minus 2 i jeszcze minus pierwiastek z 2. Teraz obliczymy 12 wyraz tego ciągu, po prostu podstawiając pod n a 12 i piszemy, że a12 jest równe pierwiastek z 2 razy 12, czyli po prostu 12 pierwiastków z 2. Dalej mamy jeszcze minus 2 i minus pierwiastek z 2. Czyli możemy jeszcze uprościć to wyrażenie liczbowe. 12 pierwiastków z 2 minus 1 pierwiastek z 2 to jest łącznie w sumie 11 pierwiastków z 2 i jeszcze mamy minus 2.